Tylko przywitaj się, powiedz cześć. Cześć. Cześć, witamy Was w nowym odcinku na kanale. Dziś dziewczyny są pełne energii, dlatego pójdziemy ją spożytkować na plac zabaw, który znajduje się w budynku gdańskiego stadionu. Ale zanim wyjdziemy, chciałabym Wam opowiedzieć o pierwszym razie dziewczyn z nocnikiem. Wczoraj mąż kupił taki zwykły, najzwyklejszy nocnik. Kosztował bodajże 8 zł. I dziś daliśmy go dziewczynom, aby się z nim zaznajomiły. Jednak to obcowanie z nocnikiem nie potrwało zbyt długo. Podejrzewam, że rodzice bliźniaków czy trojaków wiedzą, o co chodzi. Po prostu popełniliśmy wielki błąd i kupiliśmy jeden nocnik. Dziewczyny zaczęły toczyć straszną wojnę między sobą o ten nocnik. Zaczęły go sobie wyrywać, zaczął się krzyk, płacz i musieliśmy ten nocnik im zabrać. Więc dziś mąż będzie musiał pojechać jeszcze raz do sklepu i dokupić dwa kolejne nocniki, bo inaczej po prostu nie ma szans na rozpoczęcie odpieluchowywania. Muszą być trzy nocniki. Ale ogólnie powiem Wam, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczona reakcją dziewczyn. Wszystkie były mocno zainteresowane tym nocnikiem i Anielka, nie wiem skąd, ale wiedziała, że na nocnik trzeba usiąść. I naprawdę się cieszyła z tego, że na nim mogła sobie posiedzieć. Jednak to nie trwało zbyt długo, bo za chwilę Klara zaczęła ją z tego nocnika ściągać i wtedy zaczęła się właśnie wojna, którą musieliśmy zakończyć, zabierając dziewczynom ten nocnik. Poza tym chciałam powiedzieć, że ja nie mam jakiegoś parcia, żeby teraz nauczyć dziewczyny korzystać z nocnika. Wręcz przeciwnie, myślę, że półtora roku to jeszcze wcześniej jak na odpieluchowywanie dzieci. Zwłaszcza, że dziewczyny są wcześniakami, trzeba pamiętać o tym, że zawsze od ich wieku należy odjąć 2 miesiące, a więc są dość małe jak na naukę korzystania z nocnika. Jednak skoro i tak z powodu odparzeń pupek musimy biegać, muszą dziewczynki biegać dużo bez pampersa, to warto zawsze spróbować, przynajmniej się z tym nocnikiem zapoznać. Jeśli uda się nauczyć dziewczyny korzystać z nocnika w najbliższym czasie, to fajnie. A jeśli nie, trudno, mają jeszcze czas. My idziemy właśnie na plac zabaw. Koleżanka mi mówiła, że jest to bardzo fajne miejsce dla dzieci. I dziś przekonamy się o tym sami, mam nadzieję. No chodź, Anielciu, chodź. Plac zabaw nazywa się Playground Arena.
już do domu, dziewczyny się wybiegały, wyskakały, wyszalały, ale oczywiście kto wyszedł najbardziej zmęczony? Rodzice oczywiście. Ale naprawdę, z czystym sercem mogę Wam polecić to miejsce. Są tam naprawdę mega fajne atrakcje dla dzieci. Główna atrakcja jest co prawda dla dzieci powyżej 3 roku życia, na której nie byliśmy, ale z zewnątrz wydawała się też bardzo fajna. Ale jest bardzo dużo rzeczy dla takich maluchów jak nasze dziewczyny. Naprawdę, nawet się nie spodziewałam, że tak dużo będzie dla takich maluchów. Jest basen z kulkami, zaaranżowany na styl dżungli, pośrodku którego stoi baobab i dzieciaki mogą zjeżdżać do tego basenu z tego baobabu na zjeżdżalni. Czekolaruniu, chodź do mamy. Są tam różne jeździki, rowerki, ścieżka rowerowa, są tory dla samochodzików, domek w kształcie grzybka, różne konstrukcje z klocków, po których dzieciaki mogą wspinać się, skakać. Są też atrakcje dla starszych dzieci typu drabinki, ścianki wspinaczkowe. Naprawdę mega, mega dużo wszystkiego. Ogólnie wszystko jest tam nowiutkie, czyściutkie, zadbane. Naprawdę bardzo fajna atmosfera, muzyczka w tle. Nie ma tłumów, co też jest na plus. W każdym razie no, nam naprawdę się podobało i na pewno jeszcze nie raz odwiedzimy to miejsce. A teraz muszę zainterweniować, bo właśnie zobaczyłam, że dziewczyny niszczą mi DVD. Aniela? Anielka? A na czym ty stoisz? Oj, nieładnie, nieładnie, nieładnie. Schodź szybciutko, szybciutko schodź, nie wolno na to wchodzić. Okej, DVD uratowane. Na szczęście przeżyło. Powiem Wam, że czasami dziewczyny to mają takie pomysły. Już jestem wypompowana z sił. Powinnam teraz wykąpać dziewczyny, ale naprawdę tak mi się nie chce. Strasznie mi się nie chce. Anielciu, chodź do mamy. Okej, dzisiejszy vlog będzie taki króciutki. Będziemy już się z Wami żegnać. Anielko, powiedz dobranoc. Zrób papa. Pa, pa.